Zjednoczona prawica coraz bardziej niezjednoczona w Rzeszowie. Do grona kandydatów oficjalnie dołączył Waldemar Kotula, kandydat Porozumienia Jarosława Gowina. Oznacza to, że obóz rządzący w tych wyborach wystawi aż 3 kandydatów. Oprócz Kotuli będą to Ewa Leniart oraz Marcin Warchoł. Uwagę zwraca nazwa niedawno zarejestrowanego Komitetu Warchoła, w której obok nazwiska Warchoła znalazło się również nazwisko byłego prezydenta Tadeusza Ferenca. Rzuca się w oczy, że to właśnie w oparciu o osobę Ferenca swoją kampanię chce rozwijać Marcin Warchoł. Widać to po plakatach, po hasłach o wspólnej kontynuacji, po tym, że wspólnie pojawiają się na konferencjach prasowych, także na jednej z ostatnich, na której został przedstawiony bardzo ambitny projekt budowy kolejki nadziemnej. Kandydat opozycji Konrad Fiołek wykonuje natomiast coraz ostrzejszy skręt w lewo. Do grona popierających go partii dołączyły Partia Zielonych oraz Partia Razem. Jak zapowiedział Fiołek, duży wpływ na jego prezydenturę będzie miała liderka partii Razem, Agnieszka Ittner, znana ze swoich skrajnie lewicowych poglądów. Do grona kandydatów dołączył oficjalnie również Maciej Masłowski, były poseł Kukiz 15 oraz kandydat na senatora. Powstaje pytanie, jak ci wszyscy kandydaci poradzą sobie z niełatwą zbiórką podpisów. Tymczasem kampania rozwija się w internecie, gdzie powstają kolejne sądy. Wszystkie jak do tej pory wygrywa Grzegorz Braun. Jakie będzie miało to wpływ na wynik wyborów?